Witajcie, nazywam się Joanna Bator, jestem pisarką. Pierwsze opowiadanie napisałam u prababci na wsi. Miało tytuł Nocne życie kwiatów. Myślę, że już wtedy czułam, że najważniejszy jest koncept. Od kiedy zaczęłam pisać powieści, koncept nazywam zahaczką. Zahaczka to coś, o co zaczepia się opowieść w moim umyśle. Nie gotowy pomysł, ale zdanie albo nawet pojedyncze słowo. Zahaczka, czyli koncept, pozwala mi tkać fikcje, które nie są kłamstwami. Na tym właśnie polega pisanie. Po dziecinnych próbach literackich na długie lata odeszłam do innego pisania. Potem były teksty naukowe, eseje, reportaże i pojawił się przerażający dla mnie sprzęt, maszyna do pisania. Ładna, ale oporna i hałaśliwa. Lepiej poradziłam sobie z pierwszym pecetem. Był wygodny, ale dla odmiany brzydki i krowiasty. Przez moje ręce przeszło wiele notebooków, zanim zaczęłam nową powieść na Concept D. W Rybach głębinowych i innych dziwnych stworzeniach wracam po raz kolejny na Dolny Śląsk, a wszystko zaczyna się od pewnego strasznego wampira, pięknej Albiny i starej akuszerki Hajkę. Komputer dla mnie to najważniejszy obiekt, wręcz intymny. Są w nim moje teksty, zahaczki, koncepty, moje tajemnice. Musi być przyjazny dla moich oczu i dłoni. Na bursztynowo podświetlana klawiatura fantastyczna, gdy chcę sprawdzić coś na szybko, bez zapalania światła. Duży, łatwy do ustawienia ekran. Mobilność sprzętu, bo poruszam się z nim po domu i zabieram w podróże. Poza tym nie mam telewizora i komputer jest moim oknem na świat. Ekran musi idealnie odwzorowywać kolory. Taki ekran przydaje się, gdy próbuję na przykład porównać projekty okładek mojej książki. Poza wszystkim, bardzo ważna jest uroda sprzętu, z którym często spędzam więcej godzin niż z moim domownikiem. Spędzamy ze sobą tyle czasu, że po prostu musimy się lubić i rozumieć od pierwszego wejrzenia.